Dlaczego nie możesz grać? Co to za kontuzja? No, fakt, nie mogę grać poprzez kontuzję. Jest to kontuzja kolana. Do końca jeszcze nie wiem, co to jest. Jadę we wtorek do Austrii do lekarza na konsultację i okaże się, czy jest to poważniejsza kontuzja, czy też nie. Ile będzie przerwy? Kiedy jedziesz do Austrii? We wtorek. A jak tu lekarze klubowi, jak oceniają, czy na długo zostaniesz wyłączony z gry w zespole? No to znaczy na dzień dzisiejszy nie można nic powiedzieć. Ja myślę, że diagnozy są takie, że 10 dni, no zobaczymy, co faktycznie w Austrii, czy potwierdzą tę diagnozę, czy też powiedzą coś innego. No zobaczymy, po wtorku będę mądrzejszy. Ta piłka przez obronę Bełchatowa, walczy Terlecki, był Toborowski, przepraszam, faulowany przed linią pola karnego. No i teraz rzut wolny z 18 metrów. I szansa, Terlecki i bramka! No, długo czekali tutaj kibice na tego gola. Teraz popatrzmy. No, pierwszy raz Terlecki strzelał z rzutu wolnego i od razu opłaciło się. Piękny, bieżący strzał tuż przy słupie. A Dariusz Patalan ma pretensje do sędziego, chodzi za panem Urbańczykiem i żali się, że arbiter nie podyktował rzutu karnego 2 minuty temu. Ale niesłuszne pretensje zawodnika. To są nerwy, to jest rozgoryczenie zrozumiałe.